jeżeli mówimy tyle o wolności słowa w ostatnich dniach, to mam wrażenie, że niesłychanie ważne wydarzenie miało miejsce w Poznaniu. I o tym chciałabym, chociaż media poświęcają tej sprawie niewiele miejsca, głównie Gazeta Wyborcza, inne jakoś nie zauważyły, a szkoda. Bo po odwołaniu spektaklu Golgota Piknik na Festiwalu Malta w Poznaniu rzeczywiście znaleźliśmy się w sytuacji bardzo niepokojącej. Ten spektakl, być może kontrowersyjny, ja od razu przyznaję, że widziałam tylko fragmenty, które może nie czynią zbyt estetycznego wrażenia, ale tak to już jest ze współczesnym teatrem, że niektórym on się podoba, innym nie. To, co mnie niepokoi, to wielka akcja Kościoła, gdzie metropolita poznański, arcybiskup Gądecki, stanął właściwie ręka w rękę z kibolami i wzywał do zorganizowania, widziałam to wielokrotnie powtarzane, to wezwanie 50-tysięcznego marszu, żeby zablokować przedstawienie teatralne dla 200 osób w zamkniętej sali. Oczywiście pojawili się tutaj politycy również Prawa i Sprawiedliwości, innych ugrupowań prawicowych. To jest niesłychanie i to nie pierwsza tego typu akcja podejmowana przez środowiska katolickie. I artyści muszą się cofać. Dyrektor festiwalu podjął decyzję, że ze względu na bezpieczeństwo i na to, że policja ostrzegała, iż nie wiadomo, co się może stać, spektakl został odwołany. Może policja powinna zabezpieczyć po prostu jednak to, żeby przedstawienie mogło się odbyć, bo to jest, jeżeli mówimy o cenzurze w ostatnich dniach, to mamy przykład skrajnej cenzury.